Dzień dobry, kochani, witam serdecznie. Kolejny dzień vlogmasa. Zaczynam spod Ikei, ale od razu przeze mnie idę do niej, więc spokojnie, nie dostawajcie tam nerwicy. Dzisiaj nie do Ikei, dzisiaj stanęłam bardziej bliżej tutaj tego kompleksu Agaty, meble, Biedronki i tak dalej. No muszę tutaj jedną rzecz załatwić. W ogóle robię objazd przez Katowice. Mieliśmy dzisiaj zupełnie inne plany. Przyznam szczerze, mieliśmy iść do parku trampolin i tak dalej. Ale chyba babcia troszeczkę, znaczy mnie troszeczkę pod... ja się trochę dziwnie czuję. Tak na granicy. Może jutro będę chora, dlatego uznałam, że dzisiaj sobie wszystko załatwię. Z Antkiem jest ok, ale wiecie, no iść na trampolinę jak na zewnątrz jest minus 4 stopnie. I mój mąż wczoraj kichał dość mocno, co się u niego zwykle nie zdarza. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby się rozchorować. Po prostu nie w tym tygodniu, wiecie, zwykle jest i tak już problem, a w tym tygodniu po prostu nie możemy sobie na to pozwolić, więc zdecydowaliśmy, że to jest głupota. Wszyscy pójdziemy poskakać, spocimy się, wejdziemy do auta, w którym jest zimno i jeszcze mamy do tych trampolin potem pół godziny jazdy autem, więc zdecydowaliśmy, że to jest głupota i lepiej, żeby oni poszli na spacer. Ja tu przyjechałam do Katowic, więc wszystko pozałatwiać. Jedną rzecz oddać, wysłać, odklipsować te spodnie z Adidasa. Jak już będę w Adidasie, może zerknę, zależy, która będzie godzina, bo wiecie, też chcę w miarę szybko wrócić, żeby ominąć korki koło 15, bo jest 13. No właśnie rano tak cały czas się zbieraliśmy i nie wiedzieliśmy, co zrobić, czy wstawać, czy nie. Ja tam jeszcze rano trochę pracowałam na komputerze. Biorę się, załatwiam wszystko, co trzeba w Katowicach. No i niestety, dzisiaj miałam właśnie sobie z GoPro na czole skakać po trampolinach, ale zdecydowaliśmy, że głupota to by była, nie? Uwielbiam takie chore akcje. Poszłam zareklamować sprzęt i mówię, co jest nie tak ze sprzętem. Pani mi w sklepie mówi, że a to ona zrobi mi zwrot pieniędzy, bo ta firma, z której ten sprzęt mam, zawsze tak robi, że po prostu nie naprawia rzeczy, tylko oddaje pieniądze. A sobie myślę właściwie, na jedno mi wychodzi, czy to pójdzie do reklamacji i dostanę pieniądze za 2 tygodnie, czy teraz, a zawsze jest ta mała nadzieja, że po prostu ten sprzęt wymienią mi na nowy. No i mówię, że w takim wypadku ja proszę zareklamować ten sprzęt. A pani mówi, a no dobrze, dobrze, a tak coś tam zaczyna sprawdzać, mówi, że no to teraz musi sprawdzić procedury reklamacyjne i mówi, przepraszam, a jakiej firmy jest ten sprzęt? Tak stoję na zasadzie, a, czyli najpierw była po prostu standardowa śpiewka, jak zrobić, żeby zwrócić pieniądze, no bo od zakupu nie minęło, wiecie, 14 dni, więc ona by mogła mi zrobić zwrot, zamiast się bawić z reklamacją. Nie lubię czegoś takiego, no to jest po prostu robienie klienta w konia, jakby. To nie jest bycie miłym, że o, bo wie pani, idziemy pani na łatwiznę i oddamy pani pieniądze i będzie pani miała je szybciej, tylko to jest po prostu, no, kłamanie, po prostu, nazwijmy to po imieniu. Jeżeli ona nie wie, o jakiej firmie mówimy, a mówi mi, że ta firma zawsze tak reklamuje, to tak stoję i tak, nawet mi się nie chciało, wiecie, mam dzisiaj taki stan na zasadzie, no dobra, reklamujmy je po prostu, więc zobaczymy, jak historia się skończy. Jadę teraz do Silesii. Hold up, I am on my way, I'm in motion. No i to jest obłęd. Godzina 13, a pod Silesią na parkingu podziemnym nie ma prawie ani jednego wolnego miejsca. What? Ja rozumiem, że pracownicy i tak dalej, ale zadałabym pytanie, gdzie ci ludzie pracują. Ale nie wiem, czy z moich ust to jest odpowiednie pytanie. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the... No i słuchajcie, jestem z siebie dumna, bo zrobiłam sobie taką trasę, żeby przejść obok Buff. I pierwotnie mówię, o super, jest promocja, druga świeczka minus 70%. Nie wiedziałam, że te świeczki w oryginale kosztują 120 zł, więc no nie. Więc uznałam, że wyjdę, przyjdę, jak będzie znowu wcześniejsza promocja, że ona by za 70 chyba, jakoś tak, czy za 65, to i tak jest dużo, a no nie, jakby nie kupię świeczki za 120 zł. Potem poszłam do Adidasa, bez problemu, w ogóle nawet bez rachunku panie przyjęły, odklipsowały, przeprosiły i w ogóle spoko, jakby tak powinna wyglądać obsługa, każdy może popełnić błąd i wystarczy powiedzieć, nie wiem, proszę, dziękujemy, przepraszamy i tyle. Podeszłam do wieszaków, ale czuję się dziwnie, więc uznałam, że nie chce mi się mierzyć. Potem przeszłam koło Sizera, ale uznałam, że nie. Chciałam kupić rękawiczki w North Face, uznałam, że nie. I poszłam tylko po rękawiczki dla Antka i wróciłam, więc dobry czas, jedziemy teraz do... ale się zatrzęśliście. Jedziemy teraz do Gemini w Tychach, do jednego sklepu jeszcze. Beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas. Chyba przesadziłam z ilością zakupów. Strasznie to ciężkie.
Ale mam nadzieję, że jeden sklep, który chcesz odwiedzić, jest dosłownie za rogiem. I nie chce mi się tego zanosić do samochodu, a jak nie, no to będę musiała zrobić na dwa kursy. Ciągle nie zrobiłam sobie playlisty do samochodu, więc puszczam muzykę z Bluetootha. I jak wyjdę z auta, oczywiście z YouTube'a ją puszczam, bo nie mam jej na telefonie. Słuchajcie, jak wchodzę do samochodu, włączę i nie włączę YouTube'a wcześniej, to patrzcie, jaką mam muzykę. Jakby czekam na moment, kiedy będę z kimś jechać i będę musiała się tłumaczyć z tego. Znaczy, nie ma nic złego w słuchaniu takiej muzyki, ale myślę, że moi znajomi mieliby mocny szok, jakby wsiedli ze mną do samochodu, a zamiast jakiegoś Kłebo albo kogoś wyskoczyłby im jakiś Mozart albo coś równie pięknego. Ponieważ ja pojechałam do sklepów, to dzisiaj mój mąż obsługiwał panów kurierów, znaczy powiedziałam mu, że przyjdzie jedna paczka, bo wiedziałam, że przyjdą książki. Przyszły w końcu książki z nieprzeczytane, a ponieważ wiedziałam, że zamówiłam ich bardzo dużo, to zamówiłam je do domu, a nie jak zwykle do kiosku Ruchu, no bo wiedziałam, że potem przed świętami zaparkować pod tym sklepem jest ciężko i ja będę musiała to dźwigać i bla 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 bla. Uznałam, że dobra, dopłacę te, nie wiem, 6 czy 10 zł i niech to przyjdzie po prostu tutaj do domu. Ale zamawiałam jeszcze coś, co wiedziałam, że idzie w ogóle, to chyba z Niemiec szło, nie? W ogóle tak mi się wydaje, ta mała paczka z DPD. Tak mi się wydawało, że to nie było wysłane z Polski. Nie ta, ta druga, ta mała. Tak mi się kojarzyło. Ale może mi się myli. Jawożna. Tak? Tak, z Jagiellonii. Z Jawożna? Mhm. Tak? Tak. A no spoko, nie, bo chyba gościu miał tak naznaczone. Ale jeszcze zamawiałam coś ostatnio z Allegro i te akurat wiadomość odnośnie zamówienia z Allegro przyszło do mojego męża na maila, więc to jego wina, że nie wiedział, że dzisiaj przyjdzie paczka. No i mówi do mnie, więcej tych paczek nie było, coś tam, tak podchodzę, żeby zobaczyć, co przyszło, żeby wam pokazać książki, które przyszły. Teraz się możesz przesunąć. A tu patrzcie. Książki to jedno i pokażę wam je za chwileczkę. To jest druga rzecz, którą też wam za chwilę pokażę. No i popatrzcie, jeszcze do mnie przyszła niespodzianka z Body Boom. Przyznam szczerze, naprawdę, zupełnie się nie spodziewałam. Kiedyś od nich coś dostałam, więc to po prostu PR-ówka. Więc no mówię, nie wiedziałam, że coś przyjdzie, tak się schylam. Bardzo miłe, wiecie, jakoś mało dostaję takich paczek, więc tym bardziej mi miło, więc dobra, muszę chyba wziąć nożyczki jednak, żeby się do tego dostać. Pokaż, co ci tata kupił. Co to jest? Takie auta nowe. Nowe auta? Mam je nagrać? To auto nagrać. No to musisz mi dać tutaj na rączkę. O. Super, pomożesz mi rozpakować paczki? Nagraj auto. Dobrze, no to tutaj nagrywam autka, tu położymy, dobra? Super, to pomożesz mi otworzyć, czy nie? Dobra, to otwieram sama. Tutaj rozerwij. Co my mamy? Oj. Cześć kochana, od naszego ostatniego spotkania, a? Cześć. Imbir i pomarańcza, czekaj. Mamy nowy zapach peelingu. W ogóle bardzo lubiłam ich peelingi. Pamiętam, że peeling mango był po prostu moim faworytem. Ale co tu pisze? Najbardziej pożądanym facetem sezonu jesienno-zimowego. Mamy niespodziankę dla Twoich fanów. Z kodem rabatowym Fanka mogą otrzymać za darmo do każdego zamówienia do 24 grudnia. No więc widzicie, zespół Body Boom taki dla Was prezent przygotował. Więc jak chcecie, to skorzystajcie z promocji. No to musisz rozerwać. O, ty się już dobierasz do rzeczy z kalendarza. To jest coś dla mamy. No coś dla mamy, zobaczymy, co to jest. Czyta Krystyna Czubówna, ale co czyta? Człowiek, który zrozumiał, a jakaś płyta. To weźmiesz sobie do babci, bo my nie mamy takiego sprzętu, żeby słuchać. Mamy czy nie mamy? A tutaj mamy książki, to są audiobooki, ale super. Ja już wiem, bo ja sobie podpatrzyłam u Oleski, bo ja wczoraj zapomniałam otworzyć. Co to jest? Podwłos. Czyli kiedy powinnaś zmienić fryzjera? Idę jutro do fryzjera, wezmę tą książkę do Szymona. Co Seba sądzisz? No. Książka pod tytułem, czyli kiedy powinnaś zmienić fryzjera? Myślę, że Szymon będzie pod wrażeniem, będzie na pewno... Fajnie, tą książkę na pewno przeczytam, potem ją puszczę gdzieś tam, wiecie, w świat, bo to może nie jest... To jest dla mamusi, dla taty, popatrz. To jest książka, którą pewnie sobie poczytam i właśnie gdzieś tam dalej puszczę, ale właśnie, o, widziałam takie, wiecie, ja lubię różne kolory, różne rzeczy na włosach robię, ale czy ja widziałam przed chwilą tu fiolet? O, ale ładny.
No to pierwszy raz nadaję ze swojego miejsca pracy nowego, jeszcze nieskończonego, dużo tutaj jeszcze jest do zrobienia, ale musiałam podjąć taką decyzję i trzeba było tutaj zmienić, ponieważ ja pracowałam cały czas przy stole, przy którym też jadaliśmy i może nie byłoby to najtrudniejsze, gdyby nie to, że wiecie, no Antek nie chodzi do żadnego przedszkola, więc powodowało to to, że przy każdym śniadaniu, drugim śniadaniu, obiedzie, podwieczorku, kolacji było zamykanie laptopa, zbieranie wszystkich rzeczy i obiad, no i wiecie, chowanie tego. I z jednej strony nie jest to aż tak uciążliwe przy dawnej mojej pracy, ale jak obserwujecie mnie na Insta Stories, na Instagramie, do którego serdecznie Was zapraszam, to mówiłam Wam, że w tym roku zdradzę Wam mały sekret, będę o tym mówić więcej w Q&A, ale wychodzę ze swoim produktem i potrzebuję po prostu mieć miejsce, w którym mogę popracować i którego mogę na chwilę zostawić, odejść, nie wiem, zjeść obiad i do niego wrócić, bądź cokolwiek sobie tu porobić, albo tu zrobić sobie totalny bałagan i się nie przejmować, mi takie swoje po prostu zamknięte królestwo, gdzie mi nikt nie wejdzie nagle, wiecie, z kredkami, ketchupem i tak dalej. Długo się zastanawiałam, jak to rozwiązać, strasznie Wam szeleszczę, ale chcę Wam pokazać coś, co wychwyciłam. Chyba też na Insta, na Insta Stories na pewno. U Zuzy, Mademoiselle Zu, pozdrawiam serdecznie. Z moim niepomalowanym palcem. Jeszcze większe całuski dla Ciebie. No i po prostu chamsko zerżnęłam. A co? Skopiowałam sobie pomysł. Co prawda nawet nie myślałam, żeby to dać na prezent, a to przyszło w takim pudełku. Myślałam, że to jest o wiele mniejsze. Kupiłam Antkowi radyjko. W sensie tego, co sobie poczytałam, to to jest radio nie tylko na Bluetootha, ale też takie, że możecie na kartę SD wgrać piosenki i dziecko może sobie odtwarzać. Mam zamiar zachęcić też dziadków Antka, żeby nagrali tutaj jakieś bajki, żeby sobie mógł puścić babcię albo dziadka czytającego bajki. Wszystko się odbywa takimi pięcioma przyciskami. I powiem Wam naprawdę, myślałam, że to jest po pierwsze mniejsze. Popatrz, jakie to ładne przychodzi. Popatrz. Bardzo ładne to radio przychodzi. Naprawdę mogłoby przyjść na prezent. A już przyszedł główny zainteresowany. Tak, chodź. Świetne. Chodź, no to chodź tutaj. Patrz, mama coś dla ciebie kupiła. Mogę? No. Co się mówi? Dziękuję. Wiesz, co to jest? Schodzicie. To jest radio. Będziesz miał w pokoju radyjko swoje. Będziesz mógł puszczać swoje piosenki. Jagódki tu wgramy, tak? Bardzo mi się ta koncepcja spodobała tego radyjka, żeby właśnie wgrać dziecku piosenki. Ono sobie samo może przełączać, może sobie tam, wiecie, zapętlać jakąś piosenkę, jaką ma ochotę. Bo, no nie ukrywam, ja nie jestem fanką tych piosenek dziecięcych. No tak śpiewam mu czasami i uczę go jakichś piosenek, ale żebym ja tak bardzo chciała, to sama z siebie raczej nie, raczej mam wybraną swoją własną playlistę, no i potem właśnie wiecie, Antek zna takie teksty i chodzi u babci i śpiewa moje dziaby złote zęby, a moja mama się pyta, co on śpiewa? I trochę ciężko jest mi wytłumaczyć, więc no czas nad tym popracować. Ja teraz siadam do zamówienia dwóch ostatnich prezentów i pamiętajcie, no już jest taki, wiecie, ostatni dzwonek i jeżeli jeszcze coś chcecie i szukacie jakichś w ogóle pomysłów dla kogoś, to przygotowałam dla Was specjalnego linka, wejdźcie w niego, jest w opisie zaraz na początku, pierwszy link i pewnie przypnę go też w komentarzu, więc wpadajcie, zobaczcie, czy szukacie dla kogoś tam, dla dzieci, dla teściowej prezentu, to myślę, że coś możecie ciekawego znaleźć. Ktoś mi ostatnio napisał w komentarzach, że ładnie wyglądam, jak mam związane włosy. No dla mnie wyglądam jak jajo, no ale dobra, biorę się za pracę. W ogóle byłam dzisiaj, chciałam zwrócić uwagę, o czego nie nagrałam, byłam dzisiaj w zwykłych dżinsach i w zwykłym swetrze w tej Silesii, ale ostatnio ktoś zostawił chyba najbardziej zabawny komentarz, no naprawdę, siedziałam i się śmiałam. Jedna z Was napisała taki komentarz pod tym filmem z Ikeą, w której byłam w dresie i mnie było widać całą w tym dresie i w Air Maxach, że ty taka dresiara jesteś, znaczy no niby wiadomo, że jesteś, bo o tym mówisz i jak się widzi tam zakupy, to to widać, ale jakoś co innego zobaczyć na własne oczy. I mnie to tak rozbawiło, no bo co innego tak mówić, no wiecie, idę kupić spodnie z Adidasa, lubię takie rzeczy, a co innego pewnie jak widzicie, ale chodzę też normalnie ubrana, żeby nie było, nie zawsze tak wbijam na dresa wszędzie. Dobra, biorę się do pracy, ale śmiesznie, potrzebuję niższe krzesło. Co mówisz? Instrukcja w języku niemieckim, twoim ojczystym. Uczyłam się go z 8 lat i Kabele. Mogę powiedzieć, ich ma pizza und cola. Znaczy lubię pizzę i kolę. O no, i co, trzeba naładować? Proszę. Proszę, a będzie na takie radyjko ładne? Można, no przecież bez przesady. Naładujcie tam. Co mieć wszystko? To jest moje biurko. Idź uciekać mi z tymi wszystkimi śmieciami. Po to kupiłam biurko, żebyście mi nie dawali. Idźcie mi z tymi śmieciami wszystkimi. No, proszę. Co to ma być?
Mogę? Idź? Chcesz być sam? Dobra, chcę sam zrobić imprezę. Spodziewałam się, że to będzie taka radość. Antek wybiegł z głośnikiem. Posłuchajcie rodzice, posłuchajcie rodzice. Postaw na półeczce, to jest tak kochane. Przecież ja zaraz się popłaczę. To jest przesłodkie, nie uważasz? Taka mała? Jak taka mała? Taka mało, tak krótko parzona? Jak tu krótko parzona? Przecież to już trzecia piosenka leci. Trzecia piosenka. Bez miksitka? No. No jak to? Kawka bez miksitka? Tam są takie moje miksitki. Czarna porzeczka? No, czarna porzeczka jest najlepsza. Tak? Znaczy nie, ona nie jest taka dobra. Nie, mami, nie musisz mi jej jeść. Jak to? Wskoczył psi patrol. Antek jest, on tu biega tylko, chodź posłuchać, naprawdę. Jak szukacie prezentu, to i wysyłka jest z dnia na dzień, więc nic z tego nie mam, więc pozdrawiam pana, który to sprzedaje. Możecie napisać mu w polu komentarza, że to ode mnie polecenie. Repolecenie, to jest repolecenie od Zuzy i Patty. Dobra, nie byłabym sobą, gdybym nie zrobiła teraz kącika książkowego. Zacznę od książek dla Antka. Pierwsza książka to Co kryje las? I to jest taka magiczna książka, do której dołączone mamy takie trzy lupy. Ja w ogóle jestem w niej zakochana. Oczywiście linki znajdziecie na dole, bla bla bla, znacie już ten tekst na pamięć. Więc mamy tutaj takie rysunki i musimy wziąć tą lupę. I dzięki niej, widzicie? Tutaj nie było widać tych... Widzicie? Jakbym dla przedszkolaków prowadziła zajęcia, sorry. No wiecie, o co chodzi. Więc zależy, jaką przyłożymy, jaki kolor przyłożymy, no to różne rzeczy tutaj zobaczymy. To zielone ciężko teraz widać, bo mam ciemno teraz. No ale wydaje mi się, że i dla takich, może dla takich szkrabów jak Antek będzie to jeszcze tak nie do końca zrozumiałe, chociaż wiem, że na pewno będzie się bardzo tym ekscytował. Ale też myślę, że dla starszych dzieci to jest fajna pozycja i to jest naprawdę duża książka. Ja myślałam, że to, szczerze myślałam, że to będzie taka malutka książeczka. Ja za nią dałam 50, chyba 40 zł, niestety 30 ileś złotych. Druga książka, którą kupiłam, to coś, co znam bardzo dobrze z dzieciństwa. Ja to miałam w takich gazetach Przygoda ze sztuką. O Jezus Maria, że ja pamiętam jeszcze tytuły. Antek ma fazę na wyszukiwanie, wiecie, tych samych postaci, więc no klasyka, no gdzie jest Wally, więc to jest totalna klasyka, więc znaczy myślę, że to w ogóle schowam i dostanie to dopiero po świętach, tak mi się nie, żeby już nie oszalał od ilości prezentów. A jednej z nastolatek, którą mam w rodzinie, Ciasto ze szczyptą nadziei, to jest nowość w tym roku wydana. Teraz coś dla mnie, z tego całego wielkiego zamówienia, które zamówiłam, które mi kosztowało majątek, który widzieliście. Uwaga, tylko jedna książka była dla mnie i nie uwierzycie, co to jest za książka. Tak. Nie miałam w swoim asortymencie książki, która jest dla mnie w jakimś stopniu biblią, którą polecam wszem i wobec różnym osobom, a w swoich pokładach książki takiej nie miałam. I kilka razy już się zanosiłam, że muszę kupić. Wypożyczałam ją za karę, które płaciłam w bibliotece, kupiłabym chyba z 10 już nakładów ich, więc uznałam, że muszę ją przeczytać po raz chyba czwarty, bo mam pewne wątpliwości odnośnie mojego sposobu wychowywania, więc no po prostu jak mam jakieś pewne wątpliwości, to po nią sięgam, więc tym bardziej zrozumcie, jak bardzo uniwersalna jest ta książka. I teraz jeszcze dwie książki na prezent. Pierwsza książka, już Wam pokażę. Pierwsza książka to Atlas lądów niebyłych. Bałam się, że będzie taką, wiecie, dla gimnazjalistów, licealistów, taką infantylną książką. Jest przepięknie wydanym albumem. Naprawdę mam nadzieję, że osobie, której to kupiłam, się to spodoba. Bo jest tutaj dużo właśnie jakichś takich ciekawostek, takich, wiecie, pomyłek. Czytałam tutaj, że... Znaczy czytałam recenzję o tym, że nawet tam, wiecie, w XX wieku jeszcze ciągle wierzyliśmy w jakieś rzeczy błędów kartograficznych, więc wydaje mi się, że to jest coś całkiem ciekawego, przepięknie wydana. No i niestety za tą przepiękność tego wydania też się trochę płaci.
I jeszcze jedna książka, i to jest w ogóle w jednym stopniu śmieszne, ponieważ tą samą książkę mam na półce, zaraz wam pokażę. Tą książkę poleciła mi Kasia, znaczy poleciła, podesłała mi, śmiejąc się kiedyś, nie ukrywam z waszych komentarzy, że powinni przeczytać tą książkę moi widzowie. I mówi, a sama też bym chciała ją przeczytać. I ja tak naprawdę zamówiłam ją dla siebie na początku. Zaczęłam ją czytać, bardzo mi się spodobała, a no nie będę czytać i dawać takiej przeczytanej książki, dlatego zdecydowałam się zamówić drugą, żeby nie było, że ja tak gadam, że mam dwie, to proszę, żeby nie było, moja półka, dokładnie ta sama pozycja, żeby tak potem, wiecie, nie było, że tak gadam. O, tam mi czmychła jeszcze jedna, jeszcze jeden prezent mi czmychnął, który kupiłam. Tam są jeszcze z boku dwa prezenty, ale nie mogę im pokazać, ich pokazać, bo te dwie osoby oglądają tak, że nie przemówię im, żeby nie oglądały tamtego filmu, także tego filmu, więc no nie pokażę wam tych dwóch książek, więc no to tyle, widzicie, tak się wydawało. A, jeszcze jedną książkę zamówiłam, ale też nie mogę pokazać. Więc sorry, przepraszam, ale niestety ludzie, których obdarowywuję, czasami oglądają filmy, więc no nie mogę sobie pozwolić na pokazanie wszystkiego przed świętami. Ostatnie zadanie konkursowe we Vlogmasie. Napiszcie, z jaką najdziwniejszą albo najśmieszniejszą potrawą spotkaliście się, jaka jest podawana na Wigilii. No i pamiętajcie, zmieście się w tych jakichś 3-5 zdaniach, ok? Dzięki serdeczne i do zobaczenia już jutro. Pa, pa!